Jakie kategorie mają i ile książek, to jest potężne. Romans i erotyka 1009. Słuchajcie, znalazłem film. Przepraszam, proszę o film! Krótka historia najpopularniejszego wydawnictwa w Polsce, wydawnictwo niezwykłe. No dobra. Wydawnictwo niezwykłe. Słyszał o nim każdy, kto spędził chwilę na BookTalku, Bookstagramie lub BookTube. Patrzcie, jakie ja filmy znajduję. Chyba, że to wy mi to podrzuciliście, to sorry. A to ja cofam to, co powiedziałem. Każda szanująca się książkara ma na półce przynajmniej kilka książek wydanych przez niezwykłe. Przynajmniej przez samo prawdopodobieństwo tego, ile ich jest na rynku. Książki niezwykłego okupują całe topki w stacjonarii. Akurat rodzina Monnier? Żyli po czasem nie kto nem, a wiele wie. Chyba nie jest z niezwykłego. Dobrze. Czasem mają całe regały przeznaczone okay, no rozumiem, tylko dla siebie. Dużo. Są naprawdę popularne i ciężko tego nie zauważyć. Ludzie zaczęli nazywać niezwykłe głównym winowajcą książkowego fast fashion. I ciężko temu zaprzeczyć, kiedy z tego wydawnictwa no mówię, wychodzi kilkanaście jest. Lub dwadzieścia ileś książek na jeden miesiąc. Ty coś innego powiedziałem. To jest dość sporo, szczególnie na takie młode wydawnictwo. Sorry, jak się przyjrzałem. Wśród innych wydawnictw, które obserwuję, to raczej od 2 do 5, czyli tak z 5 razy mniej. Ich rozmiar widać... Co? Niezwykłe premiery czerwca. Nice, ale oni lecą. W targach książki we wszystkich miastach. Ciężko mi znaleźć mapki z poprzednich lat, ale śmiem powiedzieć, że do niedawna nie było ich na żadnych targach. Obecnie stoisko niezwykłego jest zdecydowanie największe na całym evencie. Większość wydawnictw dostaje dla siebie jeden namiot. Na warszawskich targach niezwykłe dostało miejsce na 8 namiotów i cały kąt dla siebie. Podobnie dla wrocławskich i krakowskich. W Opolu jego namiot i kolejki do autorek zajęły 2 place, które w poprzednich latach nie były zajmowane w ogóle przez Festiwal Książki, a w Poznaniu niezwykłe zajęło cały osobny pawilon. Kurde, jaki dobry research. Według ruchu wydawniczego w liczbach na 2023 rok niezwykłe, występuje tam jako grupa wydawnicza Dariusz Marszałek, ale o tym zaraz, wysłała do Biblioteki Narodowej 232 tytuły. Najwięcej z wydawnictw w swojej kategorii, czyli literaturze obyczajowo-romansowej, w której znalazło się w sumie 2715. Ej, oni robią tyle, co... Chciałem powiedzieć, że drugie i trzecie miejsce razem, ale aż tyle nie robią, no ale niewiele mniej. Jestem w Polsce top 3, bo zajmuję 3 miejsca, jestem dużym skurwysynem. Książek. Tyle za nim dostały HarperCollins Polska, 148 książek i Filia, 133 tytuły. Niezwykłe ma równie dużo fanów, co ale haterów. To jest dobry research. Jest chyba jedynym polskim wydawnictwem tak znanym, że dzieli ludzi na tych, którzy nigdy nie sięgną po niezwykłą książkę i tych, którzy czytają wyłącznie książki niezwykłego. Do tej pory jeszcze nie widziałam, żeby wydawnictwo było do tego stopnia. Nie, nie piszcie, że to ChatGPT. No ChatGPT by wam takich rzeczy nie powyczajał. On by zrobił generyczny opis, że wydawnictwo niezwykłe to wydawnictwo zajmujące się wydawaniem książek. Można powiedzieć, że ich praca skupia się na literaturze młodzieżowej. Mają oni zarówno wiele plusów, jak i wiele trudnych tematów, z którymi się mierzą. Bla, bla, bla. To oczywiście byłoby bardziej takim robotycznym językiem, ale wiecie, o co chodzi. Już masz. Wydawnictwo Niezwykłe, założone w 2017 roku przez Barbarę i Dariusza Marszałków w Grójcu, to polska oficyna specjalizująca się w literaturze popularnej, zwłaszcza romansach, thrillerach, kryminałach i fantasy. W ofercie wydawnictwa znajdują się tytuły skierowane głównie do kobiet, z dominującym motywem miłosnym, często osadzonym w złożonych i pełnych napięcia fabułach. Mimo krótkiego stażu na rynku, Niezwykłe zdobyło szeroką popularność, a jego książki są chętnie czytane i wysoko oceniane. Wydawnictwo szybko zyskało uznanie dzięki starannie dobranym publikacjom oraz współpracy z popularnymi autorami. W ich katalogu znajdują się również powieści zagranicznych pisarzy, często z wątkami fantastycznymi, które również cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o kontrowersje, to wydawnictwo dotychczas unikało większych afer. Jednak jako nowoczesna oficyna, która koncentruje się na dynamicznie rozwijających się segmentach rynku wydawniczego, zdarzało się, że ich publikacje były krytykowane za promowanie stereotypów czy schematycznych fabuł. Mimo to, ich książki są często kupowane i omawiane w mediach społecznościowych, co przyczynia się do dalszego wzrostu popularności oficyny. Wydawnictwo Niezwykłe rozwija się intensywnie, stale poszerzając swoją ofertę i docierając do coraz większej liczby czytelników. Bla, bla, bla. Bardziej rozpoznawalny niż jego autorzy. Ten filmik powstał, bo obserwuje działanie bookmediów tak długo, jak Niezwykłe istnieje i bardzo intryguje mnie to, co się wokół niego. A nie, że oni robią tym czatem GPT, to chyba jeszcze nie, to chyba nie. Ja myślałem, że autorka filmu zrobiła i mi się przykro zrobiło, bo widać, że po staranku ma, ale już rozumiem, już rozumiem. Słoniej będę wskakiwał, bo dużo rzeczy na ekranie. Zacznijmy od historii. Niezwykłe zostało założone przez rodzeństwo Dariusza i Barbarę Marszałek pod koniec 2017 roku. Dariusz Marszałek miał już doświadczenie w branży, bo od 2000... No Remigiusz Mróz to ile? Mam wrażenie, że co 2 miesiące, tak? Dobrze pamiętam, że co 2 miesiące książkę wydaje. Pisanie książek to nie jest łatwa praca i wymaga dużo czasu i poświęceń. A od kogo? A od czytelników. Od czytelników, no tak, tak. Także jak dzisiaj na filmie mówiłem, że gdyby Christopher Paolini chciał wydać książkę w 2 miesiące, to pewnie byłby w stanie to zrobić. Paolini zaczął pracować nad Eragonem w momencie, kiedy miał 15 lat. Natomiast zamiast robić speedrun i kończyć tą książkę na przestrzeni 2 miesięcy, bo wszyscy wiemy, że gdyby chciał, to by było możliwe, od momentu, kiedy zaczął pisać, do momentu, kiedy zostało to realnie wydane, minęły jakieś 4 lata. Dosłownie miałem w głowie, że Remigiusz Mróz to potrafi.
potrafi. I to w dodatku te książki nawet są traktowane jako dobre, no nie? Totalnie się da. Nie wyobrażam sobie tego, ale niektórzy ludzie jakimś cudem to robią. 2008 roku miał swoje wydawnictwo Napoleon V. Siedziba wydawnictwa znajduje... Ale tak chyba było zawsze wśród polskich pisarzy modern, współczesnych czasów, co nie? Że się tak zawsze mówiło, że oni muszą co chwilę wydawać, bo nie zarabiają kasy. Potrzebuję kasę! Więc muszą hurtowo te książki wyrzucać. Teraz pewnie już jest trochę lepiej, patrząc na wyniki, które ostatnio obserwowaliśmy, że ludzie autentycznie potrafią sprzedawać chore ilości swojej książki. No Remigiusz Murs to jakieś kosmiczne absolutnie. No ale i tak może odruchowo to robią, przyzwyczajenie. Znajduje się w Oświęcimiu, patrząc po stronach tytułowych wszystkich ich książek. Wydawnictwo Niezwykłe powstało z pasji do książek i chęci wydania ulubionych przez Barbarę Marszałek zagranicznych tytułów na naszym rynku. Jako pierwsze wyszły m.in. Terapia Catherine Perez, Przełom Michaela Gromleya, Present Perfect Alison Bailey, Zabić Sarah i J. Redmerski i The Foxhall Court Norrisa Kavitch. Tytuły i samo wydawnictwo zostały gorąco przyjęte, patrząc na reakcje na blogspotach. Niezwykłe skupiło się na wydawaniu... Co my tutaj mamy? Jezu, jaka okładka potężna z klatą. ...thrillerów, kryminałów, romansów i książek na pograniczu tych gatunków. Ale okazyjnie ukazywały się też książki non-fiction i fantastyka. W swoim czasie dostały dedykowane swojemu gatunkowi imprinty. Czy autorki dobrze zarabiają z Niezwykłego? No nie wiem. Trzeba by było zapytać te autorki, a one pewnie mają klauzulę poufności na takie rzeczy. Zawsze się ma klauzulę poufności na takie rzeczy. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nie miały. Natomiast czy dobrze one zarabiają? Wiesz, no, jeżeli mówimy o bardzo młodych osobach, to często takie bardzo młode osoby nie do końca wiedzą, jak się wycenić. I im powiesz, dobra, 2000 zł, oni powiedzą, o mój Boże, że się sobie życie za to ułożę. Więc nie zdziwiłbym się, jeżeli jakieś takie młode pisarki, które tam wysyłają swoje książki, nie do końca potrafią price tag, znaczy, no swój price tak narzucić, co nie? Autorki z Niezwykłego zarabiają w zależności od sprzedanych egzemplarzy. Im więcej sprzedają, tym wyższe mają stawki. Na początku stawkę mają jak wszyscy, 5 zł od książki. Boże, jak ja słyszę, że jest 5 zł od książki, to mam ochotę zmienić branżę, co nie? No kiedyś myślałem, że to jest źle, ale kurde, ładne sumy idzie uzbierać. Wszędzie ślepe sumy, szykuj trumnę, mam objawy tej pieniężnej dżumy. Już Marszałek, na którą składały się Napoleon V i Niezwykłe, dołączyły Bez Fikcji, Nowe Strony, Niezwykłe Zagraniczne i Niezwykłe i Kreatywne. Napoleon V nas nie interesuje, bo zajmuje się wydawaniem publikacji historycznych, ale podobno im się powodzi. Niezwykłe, jak już ustaliliśmy, funkcjonuje od 2017 roku i od tamtej pory bardzo się rozwinęło. Bez Fikcji od swojego powstania w lipcu 2019 roku wydało 14 zagranicznych pozycji non-fiction. Nowe Strony od marca 2022 roku przejęły wydawanie fantastyki Niezwykłego. Odsłoniłem na chwilkę. Ich katalogu są i zagraniczne, i polskie tytuły. Od sierpnia tego samego roku książki tłumaczone na polski wydawane są w imprincie Niezwykłe Zagraniczne. Czego wyszedł rewrite ani z Zielonego Wzgórza, który podobno jest erotykiem, nie. A do tego trójkątem pomiędzy Anią, Gilbertem i Dianą XDD wpłacił 10 zł. Do tego Ania jest autorką fanfików i walczy z Gilbertem o to, który będzie bardziej popularny. Kłamiesz, pozdrawiam, kłamiesz. Szukam tej książki, co nie? Jest coś takiego jak An z Zielonych Szczytów. Czy to jest to? Chyba nie jest to. Raczej nie jest to. No właśnie. Tylko to mi wyskoczyło. An. Po prostu An. No nie mogę znaleźć. Pisałem. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Czekajcie, po prostu An, ale po prostu... Nie, o mój Boże, po prostu An. Jak napisaliście, że tytuł to po prostu An, to wpisałem An. Okej, wszystko jasne. Nie, to istnieje. Zwracam ci honor, Wicko. To istnieje. Boże, jak potoczyłaby się historia Ani z Zielonego Wzgórza, gdyby urodziła się w XXI wieku. W internecie znana jest jako Lady Cordelia, autorka fanfików o Damie z Lustra. Sekret, że to właśnie Anie pisze, zna tylko jej przyjaciółka, Diana. Wszystko zmienia się, gdy An i Diana rozpoczną naukę na uniwersytecie, gdzie natkną Łukasz się na... Rzuci An wyzwanie, Blight, rzuci An wyzwanie, by stawiła czoła swojej niepewności i rodzącym się w sercu dziewczyny uczuciom. Czemu to tak wygląda? Czemu? Nie wiem, choć się domyślam. Samo. Tylko pełna nazwa na stronie redakcyjnej wygląda inaczej. Niezwykłe i Kreatywne powstało chyba dla oznaczenia ich współpracy z paroma autorkami, które pisały dla Niezwykłego, ale od niedawna wydają swoje książki w nowym wydawnictwie Kreatywne. No i w ten sposób samemu Niezwykłemu pozostało wydawanie polskich autorek, przeważnie romansów. Jakie kategorie mają i ile książek, to jest potężne. Romans i erotyka 1009. Jezu, jakie to są kategorie? Young Adult, Enemies to Lovers, Zemsta, Emotional Scars, He Fell First, Friends to Lovers,
romans i erotyka, romans mafijny, też bardzo popularne. Ewa, wnuk wpłacił 10 zł. Cześć wuja, proszę o bleska, ponieważ wydałam niedawno książkę w małym wydawnictwie i walczę o to, żeby mnie było widać między książkami niezwykłego. Powodzenia, trzymaj się, powodzenia, powodzenia. Pochwal się na Discordzie, co wydajesz. Romans biurowy, romans MC, czy to jest Minecraft, czy to jest taki MC typu muzyka? To jest MC, akronimem od mea culpa. Romans hate love, emocjonalny roller coaster, dark romans z różnicą wieku, new adult, thriller, literatura piękna, dwie książki, romans i erotyka 1009. Ja nie mogę. Fantazy 60, niezwykłe gadżety, science fiction, powieść historyczna jedna. Że im nie wstyd taką kategorię umieszczać. Jedna. Romans mafijny 274. Cholera, macie kategorię emotional scars, w której jest 18. To więcej niż literatura piękna, thriller i powieść historyczna razem wzięte. A w większości erotyków, lub patrząc na kategorie na ich stronie internetowej, romansów mafijnych i new adult. Na wykresie zebrałam ilość wydanych przez nich od założenia książek. I nawet mimo tego, że liczyłam jedynie książki z Dmuchawcem, ale dobry film. W 2022 roku odpadła cała fantastyka, wykres śmiale rósł. Pik wydawniczego szaleństwa przypada na koniec 20. Tak, to brzmi jak kategorie na pomarańczowym YouTubie, co my czytaliśmy, macie rację. Drugiego roku, początek 23. Wtedy wyszły m.in. takie hity niezwykłego jak seria Students i For Sure Not You. Dla kontekstu, w ciągu 22 roku wydano inne wielkie hity TikToka, takie jak pierwsza część serii Hell. Jezus Maria. Jest 10 na 10, ale to jest jej półka z książkami. Kajcie, rzucę aż czat na ekran. Okrutni jesteście, okrutni. Okrutni. Okrutnicy. Okrutnicy. Tragedia. Hypothesis, dwie części Inheritance Games i Rodzina Monet Skarb, czyli część pierwsza. Powiedziałabym, że to one rozpoczęły nową falę książkarstwa i spowodowały ogromną popularność polskiego BookToka. Teraz pora na kontrowersje i dramy wokół niezwykłego, których muszę przyznać nie jest aż tyle, na ile reputacja wydawnictwa w internecie by sugerowała. Dawno, dawno temu, w lutym 2019 roku, gdy niezwykłe nie było w ogóle rozpoznawalne, wydało ono Wiedźmę Morską Sary Henning, która była dość wyczekiwana przez ówczesny BookTube. Wkrótce książka stała się znana z tego, jak słabo wyszła polska wersja. Wnoszono wiele zarzutów do tłumaczenia, widać było słabą albo bardzo nikłą redakcję i korektę. Pojawiały się błędy interpunkcyjne i stylistyczne, błędy w składzie i spójności w stylu raz używamy mili, a raz używamy metrów. 27 grudnia 2023 roku niezwykłe umieściło tweeta promującego premierę. A jak film wydawnictwo niezwykłe musi przestać? Słuchaj, jak dzisiejszy taki film z wprowadzeniem do tematu ładnie kliknie, to ja już wiem, jak się będzie nazywał kolejny film. Pomnijcie mi, jakbym zapomniał, że kolejne wydawnictwo niezwykłe musi przestać, ale najpierw muszę tutaj co najmniej 100 kawiusa zobaczyć, co nie? Wtedy będę chciał nagrywać więcej. Wielu nic dla hajsu, no chyba, że za stówę. Tak jest. Jestem pazerny. Premierę wydania specjalnego wydane już przez nich Birthday Girl Penelope Douglas. Szum zrobił się wokół wyglądu tej książki. Urocza, pastelowo-różowa okładka z... No tak, no to wygląda jak książeczka dla dzieci. Rozumiem już, o co chodzi. Tak, to jest znowu ten moment. Z kubeczką i kolorowo barwionymi brzegami. A treść książki jest oznaczona jako dla dorosłych. Ludzie uznali to za bardzo nieodpowiedni marketing i promowanie treści plus 18 dla dzieci. Wydawnictwo zamieściło przeprosiny, zaznaczając, że w trosce o czytelników jako jedni z pierwszych zaczęli umieszczać oznaczenia wiekowe na swoich książkach. Sama edycja wyszła w takim stanie, jakiego zapowiedziano, i została wyprzedana. Nie ma jej już na stronie. Dziś można ją odkupić na Vinted albo OLX za... Jezus Maria! Ile? 400-500 zł. Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. Jakieś konkrety są. Wracając do promowania niestosownych treści wśród dzieci, przed tym wybuchła też drama, z której screenów nie mogę znaleźć, gdzie na komentarze młodych fanek niezwykłego, które pisały, że chciałyby przeczytać którąś z ich książek, ale mama im nie pozwala, niezwykle odpowiadało coś w stylu, że zawsze można wykupić legimi, albo że mama nie musi wiedzieć. A nie! Nie zrobili tego, ja coś słyszałem, ale Boże, nie, źle. Drodzy czytelnicy, w ostatnich dniach zrobiło się głośno na temat ograniczeń wiekowych w książkach. Uważamy, że dyskusja o tym jest bardzo ważna i chcielibyśmy się do niej włączyć. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w Polsce nie ma obowiązku ani żadnych regulacji prawnych dotyczących kategoryzacji wiekowych książek. A my, w trosce o naszych czytelników, jesteśmy jednym z pierwszych wydawnictw, które taką kategoryzację wprowadziło. W naszej dotychczasowej klasyfikacji dbaliśmy, aby obrazy seksu połączonego z przemocą i przymusem patologicznych form życia
zaszczycia seksualnego, a także obrazy agresji, zwłaszcza przedstawione w sposób naturalistyczny i brutalny, były oznaczone symbolem 18+. Dzięki za to wam. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że temat jest delikatny i ważny, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby skonsultować się dodatkowo ze specjalistami od spraw edukacji i psychologii społecznej, a ich uwagi uwzględnimy w naszej kategoryzacji i o wynikach poinformujemy was w najbliższym czasie. Pragniemy także poruszyć temat wpisów z marca 2022 roku. Chcemy podkreślić, że jako wydawnictwo nigdy nie mieliśmy na celu, aby niewłaściwe treści trafiały do zbyt młodych czytelników, dlatego przeszkoliliśmy cały zespół w tym temacie i zwróciliśmy szczególną uwagę, aby takie wpisy się nie pojawiały. Ej, to jest odcinek The Office. To jest dosłownie odcinek The Office. Był taki odcinek, gdzie było takie jakieś gówno szkolenie, do którego się nie stosowali. The most fundamental thing about sensitivity training is that you cannot make fun of a person for something or some action that they have done that they regret. You can only make fun of things that they have control over. Like, Oscar is gay. That is his choice. We can make fun of that. Well, you still can't make fun of people for race or gender or sexual orientation or religion. Who let the lemonhead into the room? You are a waste of life and you should give up. To jest niesamowite, że to się dzieje w prawdziwym życiu. Chcielibyśmy wszystkich z całego serca przeprosić. Dziękujemy wam za wsparcie, cały czas się uczymy i rozwijamy. Jeśli macie jakieś uwagi do naszej pracy, to stworzyliśmy specjalnego maila, na którego możecie zgłaszać, i to jest ten mail. Wierzymy, że razem możemy wspólnie stworzyć coś niezwykłego. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w nowym roku 2024. Zespół Wydawnictwa Niezwykłego. Komentarze młodych fanek Niezwykłego, które pisały, że chciałyby przeczytać którąś z ich książek, ale mama im nie pozwala. Niezwykle odpowiadało coś w stylu, że zawsze można wykupić za nimi, albo że mama niezwykłe musi wiedzieć. I to chyba za to przepraszali w drugiej części przeprosin z afery z Birthday Girl. W lipcu 20... Ej, jestem z siebie dumny, jaką zrobiłem tego przeróbkę na dzisiejszym filmie. Bardzo dużo książek targetowanych właśnie do młodych ludzi zaczęło się kręcić dookoła romansu, dookoła często bardzo toksycznego romansu, dookoła problematycznych relacji. I zastanawiam się tutaj nad dwoma scenariuszami. Właśnie dlatego mówię, że ja lubię montować, tylko nigdy nie mam czasu, co nie? I w pewnym momencie zaczyna mi się robić taki automatyczny montaż, że korzystam z 5 tych samych sztuczek, które robię najszybciej. Ale jak mam chwilę się pobawić, to tutaj macie fajną przeróbkę z najnowszego filmu na main kanale. Peterowe książkary. Jesteście gotowe na dzisiejsze zagadki? Na początek coś, na co z pewnością bardzo czekacie. Fire! Drugi tom, niewłaściwe wybory i pożegnania. Pierwszy rok studiów grooming. Wiecie już co to, prawda? Młodzieżówki szybko dojrzały. O, to też jest mój top 3 momenty, przy których się dusiłem ze śmiechu montując. Szybko dojrzały. No ta, ja tam tyle nawiązań różnych umieściłem. Ja tam tyle małych smaczków pochowałem. No, kocham to robić. Z tego 4 roku Niezwykłe umieściło na swoim Twitterze cotygodniową zagadkę promującą jedną z ich premier. I tę aferę pewnie już znacie, poszło o znaczenie groomingu gwiazdkami, jakby to był fajny motyw zachęcający do czytania, a nie poważny temat i przestępstwo. Niezwykłe odpowiedziało przeprosinami i zapewnieniem, że ich celem nie było promowanie groomingu. Drodzy czytelnicy, w związku z burzą, jaką wywołała nasza cotygodniowa zagadka, pragniemy poinformować, że nasze działania nie były ukierunkowane na promowanie groomingu. Zagadki mają na celu jedynie wskazanie. O Jezu, co będzie w książce? Ostatnia kontrowersja, też z lipca bieżącego roku, Niezwykłe wydało Princesę. Debiut 15-letniej Marceliny Świątek, który został od wrogów do kochanków. To oznaczony jako plus 18. Autorka napisała książkę, której według zaleceń jej własnego wydawnictwa sama nie powinna czytać. Następnie pojawił się post gratulujący jej zajęcia pierwszego miejsca w topce Empiku. Mimo, że książka go nie zajęła, a zdjęcie będące dowodem wygląda, jakby ktoś po prostu ją przestawił przed zajmujące pierwsze miejsce I Wanna Fall. Niezwykle odpowiedziała zmianą oznaczenia książki na 16+. O, drodzy czytelnicy, przykładamy wielką wagę do ochrony naszych czytelników przed treściami nieodpowiednimi dla ich wieku. Przestańcie wydawać te książki! Dlatego wdrożyliśmy system klasyfikacji wiekowej książek. Ten mechanizm jest przedmiotem intensywnej dyskusji w mediach społecznościowych. Czasami wpływa to na zbyt surowe określanie kategorii wiekowych przez recenzentów wewnętrznych, a to ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy nieświadomie nieodpowiednia treść trafi do zbyt młodego czytelnika. Otrzymaliśmy liczne uwagi dotyczące wiekowego oznaczenia powieści Marceliny Świątek, Princesa, dzień, od którego wszystko się zaczęło. Po ponownym rozpatrzeniu stanowiska uznajemy, że przyznanie kategorii 18+ może być nadmierną ostrożnością, gdyż książka zasadniczo nie zawiera elementów wymagających takiego ograniczenia. Po dogłębnym przemyśleniu i uwzględnieniu waszych spostrzeżeń przyznajemy, że pierwotna kategoryzacja mogła zostać dokonana na wyrost. Zdajemy sobie sprawę, że w połączeniu z faktem niepełnoletności autorki mogło to wywołać poczucie niewłaściwości i niezrozumienia. Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że pracujemy nad
poprawieniem klasyfikacji tak, aby lepiej odzwierciedlała rzeczywisty charakter danej powieści. Naszym priorytetem jest dokładne i odpowiedzialne zestawienie publikacji z właściwymi im kategoriami wiekowymi, odpowiadając tym samym na oczekiwania naszych czytelników oraz zachowanie spójności z treścią książek. Za cenne opinie, o mój Boże, jak to jest długie. Za cenne opinie i okazaną cierpliwość składamy Wam serdeczne podziękowania. Pomimo naszych nieustannych starań nad ulepszeniem kategoryzacji wiekowych, zdarza nam się jeszcze w tym procesie nieścisłość. W związku z tym Dawid Tyc został tymczasowo przejął stanowisko dyrektora do spraw procesów wydawniczych. Będzie nadzorował procesy wydawnicze, w tym weryfikację kategorii wiekowych, a także podejmie pracę nad polepszeniem komunikacji medialnej. No z tym na pewno to by się Wam przydało. To by się bardzo przydało, bo no, wizerunek w tym momencie jest niezwykle zły. Chcielibyśmy również Was poinformować, że nowe narzędzie mające udoskonalić komunikację z naszymi czytelnikami zostaną wkrótce ogłoszone na naszych mediach społecznościowych. I postęp znów omawiającym system oznaczeń. Ogólnie sądzę, że wielki sukces Niezwykłego na rynku wydawniczym wziął się głównie z ich współpracy z czytelniczkami. Na początku swojego istnienia współpracowali z blogerkami i wysyłali im pierwsze egzemplarze książek, których polskie premiery te od dawna wyczekiwały. Na fali popularności BookToka i też Bookstagrama niezwykłe przeniosło się na współpracę z nowymi influencerkami. I to nie tylko dużymi, ale też mniejszymi. Niezwykłe wydaje się wysyłać dość dużo książek do recenzji, a niektóre książki drukują ze skrzydełkami, z których jedno całe jest poświęcone ikonkom osób patronujących, więc mają też sporo patronów. Niezwykłe wydaje też bardzo wiele polskich autorek, w tym debiutantek. W ten sposób stworzyli sobie bardzo oddany fanbase. Na pewno pomaga też to, ja trochę tego nie rozumiem, w sensie, gdzie znajduje się fanbase Niezwykłego? Kim są ludzie, którzy są fanbase'em Niezwykłego? Bo za każdym razem, jak trafiam na Book Media, to ludzie smrodzą na Niezwykłe, co nie? Narzekają, szkalują. Jest to bardzo, bardzo, bardzo poklask zbierają. Dzieci? Mają wybór książek. Każda ich czytelniczka znajdzie coś dla siebie, nie tylko w całej ich ofercie, ale nawet w którejś z premier tego miesiąca. Na BookToku można znaleźć książkary, które nie mają w bibliotece książek z innych wydawnictw. Nie jestem pewna, czy Niezwykłe można jeszcze nazwać małym wydawnictwem. Na pewno... Mają 11-15 lat, pracuję w Empiku, widzę to. No właśnie, dlatego to jeszcze nie jest ta bańka, która jest aż tak wokalna medialnie, no nie? Chociaż niedługo będzie. Rozrosło i ilość wydawanych przez nich pozycji jest bardziej zbliżona do większych polskich wydawnictw. I na pewno można też powiedzieć, że często przedkładają ilość nad jakość. Bo to nie tylko na Wiedźmę Morską ludzie narzekają pod względem korekty. Znaczy, to głównie chyba problem polega na tym, że powinno się podjąć poważną rozmowę z rodzicami na temat tego, że nie wszystkie książki, które mają młodzieżowe okładki, są młodzieżowe i wydawnictwo Niezwykłe często wydaje książki, które sprawiają takie wrażenie, a nie do końca takie są. No i jasne, no nie mówcie mi, że rodzice będą sprawdzali tył książki, czy znajdą znaczek 18+. No pewnie niektórzy tak, no bardzo odpowiedzialni rodzice tak, ale większość po samej okładce będzie patrzeć. Albo dziecko podbiegnie, zobaczą książkę, a coś dla dzieci, jasne, kupuj. To głównie trzeba rozmawiać na linii, okej, niech rodzice zdają sobie sprawę i po prostu selekcjonują trochę dzieciom te książki, jeżeli mają taką możliwość, albo może warto znaleźć jakiegoś recenzenta, który ma dobrą opinię i dobrze selekcjonuje takie książki młodzieżowe. No nie brakuje takich osób na BookToku. Osobiście pamiętam, jak okropnie wyglądała pierwsza część All for the Game oraz, że prostracja w swoich recenzjach też zwracała uwagę na jakość tekstu. Nie mówię już o zawartości, bo chyba wszyscy wiemy, że większość niezwykłych książek, szczególnie tych wydawanych teraz, to głównie erotyki poziomem bardziej zbliżone do Wattpada niż to Karczuk. Ale jednak mają w sobie coś takiego, co przyciąga do nich ogromną ilość fanek. Ej, szkoda, że krótkie. Bardzo się fajnie oglądało. Super materiał ci wyszedł. Pozdrawiam serdecznie, autorko. Bardzo, bardzo fajny materiał, bardzo konkretny research. Dobrze się to oglądało. Widzę, że początkująca bardzo twórczyni, więc warto zawsze napisać jakiś, wiecie, taki pozytywny komentarz, który sprawi, że zobaczy, że jest to doceniane, co robi, tak?